Hej wszystkim, tutaj Justyna z GitArt. W poprzednim tutorialu pokazywałam Wam, jak zrobić makatkę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego tutorialu, to serdecznie zachęcam. Pojawi się tutaj link w karcie. Natomiast zadałam Wam tam pytanie, czy chcecie zobaczyć, jak zrobić pompony z włóczki na takiej specjalnej maszynce do robienia pomponów. I tam w komentarzach napisaliście, że chcecie. W związku z czym spełniam Wasze życzenie i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić takie słodkie, kochane pomponiki w różnych rozmiarach z pomocą tego właśnie urządzenia. No właśnie, a co to jest? To jest tak zwany pompon maker, czyli urządzenie do robienia pomponów. I dzięki takiemu urządzeniu możemy zrobić super ekstra równe pompony z różnych włóczek, ale takie, żeby miały ten sam rozmiar, co jest naprawdę fajne, szczególnie kiedy planujecie zrobić dywanik, poduszkę albo dwie takie same czapki na przykład. To też, wtedy też. No ale okej, o samej maszynce wygląda to tak, czyli jak jakieś takie kolorowe narzędzie tortur, natomiast jest naprawdę proste w obsłudze, dlatego planuję zrobić krótki tutorial. W związku z czym może zacznijmy. Wybieramy sobie jeden rozmiar, czyli dwa takie same kółeczka. Dla ułatwienia są zaznaczone kolorami. Ja sobie wezmę takie jedne z tych średnich, tak powiedzmy, w kolorze zielonym. Do tego potrzebujemy oczywiście włóczkę. Ja wybrałam akurat merino bulki, ale tutaj mam Shetland Chunky, tutaj jest Himalaya Combo, a tutaj jest chyba Jeans, tak mi się wydaje, z Yarnart. To są... te. I też bardzo fajnie wygląda. Tak naprawdę zależy od tego, jaki chcecie efekt uzyskać. Jeżeli wolicie drobne włóczki i więcej zawijania, no to weźcie wtedy taką włóczkę cieńszą. Jeżeli chcecie grubsze, no to grubsze. Ja dzisiaj wybrałam grubszą. O Jezu, jak ona się leni. Dzisiaj wybrałam grubszą właśnie merino bulki, bo bardzo ją lubię. I oczywiście nożyczki. Moje troszkę, przyznaję, są już przytępawe, ale mam nadzieję, że do tego tutorialu jeszcze damy radę. I już mówię, co robimy. Przede wszystkim zdejmujemy sobie tą, no właśnie, jak to się nazywa? No to, w każdym razie zdejmujemy, bo nie jest nam potrzebne. Bierzemy nasze dwie części, otwieramy je, jeżeli są zamknięte. Tutaj mają takie haczyki. I tak naprawdę najtrudniejszy jest sam początek. Ja nie umiałam do tego dojść, o co w tym chodzi, a musimy je po prostu złączyć, tak żeby te dwa białe cypelki były po przeciwnych stronach i żeby tutaj to dotykało do tego. One się nie włożą w siebie, nie będą się mocno trzymały, ale łatwiej nam będzie zapanować nad całością. Ok, no i teraz bierzemy włóczkę i zaczynamy owijanie. Najpierw zaczynamy od jednej strony. I od razu mówię, że na początku jest ciężko nad tym zapanować, jak widzicie. Ale to jest kwestia dosłownie minutki, niecałej. I już potem idzie łatwiej. Musicie po prostu przypilnować, żeby zakręcić tutaj tą końcówkę. Jak zakręcicie końcówkę, no to potem zawijacie. I słuchajcie, i tak sobie zawijacie, aż ta część będzie naprawdę gruba, żeby Wasz pompon był... taki puszysty, bo jeżeli za mało nawiniecie, to pompon będzie miał prześpity i nie będzie tak fajnie wyglądał. Starajcie się w miarę równo nawijać, ale to się potem ewentualnie jeszcze troszkę wyrówna. No i tak zawijamy. Dobra, ja już mam zawinięte i jak widzicie, wyrównałam tutaj ten poziom, tak żeby potem sobie to móc spokojnie zamknąć. Na to musicie zwrócić uwagę. I teraz tak, albo możecie tutaj obciąć włóczkę, ale ja tego nie robię, bo zawsze mi potem ucieka ta włóczka, więc ja sobie tutaj przewlekam. O, tu pilnuję, żeby mi nie schodziło. Przytrzymuję. Jeszcze raz, bo mi uciekło. Tak, jak najbliżej krawędzi. Przewlekam, przytrzymuję i potem i tak mi się to zgubi, ta włóczka, bo i tak ją potem przetniemy, a nie będzie mi się to uciekało i nie będzie się strzępiło. To jest najważniejsze. No i słuchajcie, no i tutaj jest zasada dokładnie taka sama. Zawijamy.
No dobra, i ja już mam zawinięte. I teraz jest taka trochę najtrudniejsza część moim zdaniem, ponieważ musicie bardzo mocno ścisnąć tą waszą maszynkę i założyć te białe łączenia, tak żeby złączyć na nowo pompon. I ja wiem, że wam się teraz wydaje śmieszne, że powiedziałam, że to jest trudne, ale ta włóczka jest akurat cienka. Natomiast jak robiłam z tej combo, to miałam nie lada problem, żeby to tak zacisnąć, bo mi cały czas się otwierało. Więc na to zwracajcie uwagę, żeby tutaj tego nie było za dużo i żeby spokojnie można było otworzyć. Mam wrażenie, że mój wstęp będzie cały dłuższy niż tutorial, który właśnie robię. Mam nadzieję, że i tak go obejrzycie. Teraz przecinamy sobie wszystkie złączenia. Jak mówiłam, moje nóżki już trochę cierpią na tępicę. Nie wiem, czy jest taki wyraz. Chyba nie, nie uczcie się ze mną wymowy. Dobra, przecięłam z jednej strony i najfajniejsze jest to, że tutaj mi nic nie ucieka i nie muszę pilnować, żeby mi się nie rozwalił ten pompon. A na przykład robienie tego na jakichś takich kartonowych kółeczkach nie daje mi tego komfortu niestety. Ok, no i słuchajcie, tutaj już mamy prawie pompon zrobiony. Prawie. O, otworzyło się jednak. Tak, tego musicie pilnować. Dobra, prawie. Teraz odcinam włóczkę. Obcinam sobie jakiś dłuższy kawałek, w zależności od tego, co chcecie robić z tego pomponika. Czy chcecie go przeznaczyć na dywanik, czy na czapkę. No to wtedy krótszy, dłuższy. Ja na razie taki 20-centymetrowy. Ok. I wkładam tutaj pomiędzy. I teraz tak, najpierw zawiązuję pierwszy węzeł i mocno ściskam. I ściskając dalej tak mocno, zakładam tak jakby w drugą stronę, bo jak tego nie zrobicie, to włóczka wam zamortyzuje i się trochę otworzy. A zależy nam, żeby było mocno ściśnięte. Ok, jeden supeł i drugi supeł. No i super. Otwieramy. Bok, w bok. I teraz jedyne, co pozostaje, to wyrównać tutaj te boki. One zawsze są nieco dłuższe, dlatego że jest tam więcej tej włóczki. Ale to nie jest żaden problem. Nie jest tego tak dużo, jak w przypadku właśnie kartonowych takich robionych baz. Najfajniejsze w tych maszynkach do robienia pomponów jest to, że możecie robić wielokrotnie takiej samej wielkości pompon, bo ten plastik on się nie psuje, tak jak karton, więc macie pewność, że te pompony będą dokładnie takiej samej wielkości. No i voilà, mam już swój pompon. Tak jak mówiłam, ten tutorial miał być krótki, więc wstęp będzie dłuższy. Pompony różnej wielkości, ale wychodzą wszystkie naprawdę super. Ja zrobiłam sobie takie pomponiaste kolczyki. Jeżeli macie ochotę, to wystarczy po prostu zrobić pomponiki na tej najmniejszej bazie i dodać do tego bigle. I to jest wszystko, słuchajcie. Moim zdaniem takie kolczyki są urocze. I fajne. Do zrobienia. Okej, jeżeli skorzystacie z naszego kursu na pompony albo wykorzystacie te pompony w makaczce, którą wam pokazywałam i będziecie chcieli się pochwalić w mediach społecznościowych, to nie zapomnijcie oznaczyć nas małpką Passard i hashtagiem kurs Passard. Dzięki temu będzie łatwiej was znaleźć i pochwalić, że super wam wyszło. Jeżeli wam się podobało, to dajcie nam jeszcze kciuk w górę i nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i przy okazji możecie mnie odwiedzić na GitagoArt, będzie mi bardzo miło. A tymczasem zapraszam was do kolejnego tutorialu, który już niedługo i życzę wam miłego dnia albo wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Do zobaczenia, pa pa!